Cześć, tu Paulina Klepacz, a to podcast Samomiłość. Jesteśmy w cyklu o rozkoszy, więc pomyślałam, że dobrym tematem będą afrodyzjaki, ale też w ogóle przyjemności płynące z jedzenia i doznania zmysłowe. Jeśli mowa o afrodyzjakach, to oczywiście ich nazwa wywodzi się od bogini miłości Afrodyty. W takim bardzo stereotypowym, powszechnym postrzeganiu, za afrodyzjaki uznawane są substancje, zwykle pochodzenia naturalnego, które wpływają na to, że czujemy pożądanie, przypływ pożądania, ale też jeśli trochę się cofniemy w czasie, to wierzono, że afrodyzjaki mają tę moc, aby rozpalić czyjeś serce, aby sprawić, że ktoś, komu podamy napój miłosny, na przykład wywar z lubczyka, to związane jest z wierzeniami akurat słowiańskimi, tutaj z naszych terenów, że ten wywar z lubczyka sprawi, że ktoś nas pokocha. No więc jeśli dziś w ten sposób byśmy postrzegali afrodyzjaki, no to raczej się uśmiechniemy pod nosem. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że jest to niemożliwe, ale od wieków ludzie o tych afrodyzjakach rozmawiają. Dziś wciąż one są wysoko. Jeśli spojrzymy na wyniki wyszukiwania w Google na przykład, te afrodyzjaki, właśnie przez te wieki powstawała lista afrodyzjaków. Także z jednej strony to miały być substancje pochodzenia naturalnego, jedzenie, napoje, które znamy. Często na przykład były to o kształcie falicznym lub waginalnym, jakieś warzywa czy owoce. Że nie tylko właśnie właściwości, ale też kształt tutaj miał mieć te specjalne moce pobudzające, czy to miłość, czy to pożądanie, ale też starano się przecież stworzyć eliksiry miłosne, ważyć substancje, które miały mieć ten magiczny wpływ. Pewne jest to, że owszem, że jedzenie, to co spożywamy, to co pijemy, ma wpływ na nasze życie w ogóle, więc też na życie seksualne. No i w ogóle, że z jedzeniem i piciem związana jest rozkosz, że samo w sobie spożywanie pięknie pachnących, wyglądających potraw może nas pozytywnie pobudzić, wpływa na nasze emocje. Już właśnie w mitologii greckiej na przykład, czy rzymskiej, mamy opisy uczt, gdzie bogowie i boginie, czy to między sobą, czy schodząc do śmiertelników, raczyli się różnego rodzaju substancjami, rozkoszowali się, rozpływali w takich hedonistycznych uciechach. Więc jak najbardziej jakby wiemy, że to jedzenie i picie to jest jakby sposób na zapewnienie sobie przyjemności, rozkoszy. Bo właśnie, z jednej strony może być takie uważne, to jest ważne, właśnie, że ma być uważnie skupione. Jedzenie i picie może być elementem gry wstępnej, erotycznej, seksualnej. Może właśnie w ogóle zastąpić nam stosunek. Po prostu być takim czasem wspólnie spędzonym świetnie, na przyjemności, gdzie też karmimy zmysły, ale karmimy nie doznaniami seksualnymi, ale właśnie bardziej rozkoszując nasze kubki smakowe, nasze nozdrza. Jeśli na przykład jemy rękami, to też te faktury potraw, owoców na przykład mogą dostarczyć nam nowych doznań. Ale tutaj też myślę, że warto zaznaczyć, że taka przyjemność jedzenia, właśnie takiej na przykład randki, gdzie umawiamy się na kolację, czy w ogóle wspólne gotowanie, karmienie się. Widzimy to w takim kontekście, że przynajmniej we dwoje albo z przyjaciółmi też czasem robimy przecież kolację, gotowania, bo jedzenie łączy, bo jedzenie jest czynnością przyjemną, więc też właśnie pobudza do rozmów, zacieśnia więzi między nami, ale w pojedynkę też jak najbardziej można rozkoszować się. Być może nawet łatwiej, bo nic nas nie rozprasza. My jednak mamy gdzieś tam wciąż takie poczucie, że przyjemnością trzeba się dzielić, no i pewnie warto, że przyjemność
w towarzystwie smakuje lepiej, ale to tutaj w tym samym miłosnym duchu będę Was też oczywiście zachęcać, żebyście próbowały czy próbowali dostarczyć sobie rozkoszy z jedzenia uznawanego za afrodyzjaki, czy tego, które dla Was właśnie działa, bo to przecież może być bardzo indywidualne, które na Was działa, które sprawia Wam przyjemność w pojedynkę. Bo to ważny jest ten kontekst i ten czas, taki trochę tryb slow, żeby się móc rozkoszować potrawami. W codziennym życiu, w takim biegu na co dzień, kiedy zjemy coś pysznego, no poczujemy to, ale może nie tak mocno, kiedy mamy tylko chwilę na zjedzenie lunchu, chcemy zaspokoić głód. Co innego, kiedy właśnie mamy ten czas i przestrzeń, żeby powoli gryźć, żuć, smakować, siorbać. Przecież technika jedzenia jest ważna, ale właśnie, bo oczywiście smak i węch to są w ogóle zmysły połączone i odczuwanie jednego wiąże się mocno z drugim. Ale też tutaj słuch gra dużą rolę, wzrok. Ze wzrokiem jest tak, że przecież w ogóle dzisiaj mamy ten cały dział food porn, oglądanie jedzenia, to, że kucharze i kucharki starają się, szefowie kuchni, szefowe starają się jedzenie nie tylko przynieść tak, żeby ono było pyszne, ale też tak, żeby już sam wygląd powalał nas, żeby pobudzał. Ale też właśnie na przykład można zamknąć oczy, wtedy te inne zmysły się jeszcze bardziej wyostrzą. Na pewno też mówiąc tutaj o zmyśle węchu i smaku, no nie ma co się oszukiwać. Mamy też kontekst koronawirusa i kiedy część osób zmaga się z tą chorobą, to też traci węch i smak. Jedni tylko jeden z tych zmysłów, inni razem. Ja tego nie przeżyłam, ale z tego co słyszałam, jest to naprawdę dziwne i trudne doświadczenie, ponieważ no, praktycznie nie ma przyjemności z jedzenia. Zaspokaja się tylko głód, je się jakby czuje fakturę i nic poza tym, więc jest to trudne. No myślę, że to też może pozwalać doceniać to, jak te zmysły są faktycznie ważne, ile nam dają. Zmysł węchu, płat węchowy mózgu, który interpretuje zapachy, położony jest na przykład w układzie limbicznym, w tym obszarze, który odpowiedzialny jest za przetwarzanie emocji. W tym samym miejscu też rodzi się seksualne pożądanie, więc w ogóle węch jest bardzo ważny, jeśli chodzi o naszą seksualność też. Ale właśnie emocje, te dobre zapachy, które mogą nas zrelaksować, które mogą właśnie nas pobudzić, to wszystko ma podstawy naukowe, stoją za tym fakty. To nie jest, że sobie tak wyobrażamy. No więc właśnie, no, co z tymi afrodyzjakami? Jest ich cała lista. Na przykład ostrygi, tu można wymienić, ostrygami zajadał się Kasanowa. I one zawierają cynk na przykład, który wpływa pozytywnie na produkcję progesteronu i testosteronu. No, Kasanowa na pewno o tym nie wiedział, ale uważał, że te ostrygi go pobudzają. Cóż, też myślę, że ostrygi są właśnie takim rodzajem jedzenia, które i też w ogóle sposób ich jedzenia jest jakiś sposób pobudzający. Ale właśnie tu ważne są takie czynniki, że to, co na kogo działa, co kto lubi, bo właśnie możemy wymienić ostrygi, truskawki, szampana, czekoladę, różne rzeczy. No ale to jest to, że mamy indywidualne upodobania i nie na każdego to będzie tak samo działać. Plus ważny jest też kontekst, w którym my to spożywamy i jak to spożywamy, jak wspomniałam. Właśnie tak jak z tymi ostrygami czy dietą, w jakimś konkretnym momencie, właśnie w samym tym kontekście, zjedzenie czegoś pysznego to może być taki dodatkowy bodziec, właśnie jeszcze zjedzenie w określony sposób, co sprawi, że właśnie krew nam szybciej zacznie krążyć w żyłach, te naczynia się rozszerzą, więc też skóra będzie bardziej reaktywna, że właśnie faktycznie będziemy bardziej wyczuleni czy wyczulone na doznania. Ale generalnie
to trzeba przyznać, że te potrawy, te substancje odżywcze, które wymieniane są właśnie na liście afrodyzjaków, to one bardzo często raczej mają działanie długofalowe, że są to pokarmy, które zawierają cenne składniki odżywcze, które sprawiają, że nasz po prostu organizm jest w dobrej kondycji, co się przekłada też na to, czy mamy ochotę na seks, jak w tym seksie wygląda nasza sprawność. Bo w ogóle tutaj przecież trzeba przyznać, że to, co jemy, ma wpływ na nasze życie bardzo istotny. Czy właśnie poprzez jedzenie sobie dostarczamy tych cennych składników odżywczych. Więc ta dieta w różnych obszarach naszego życia ma znaczenie. No i też to, co jemy, wpływa na smak czy zapach naszych wydzielin w pewnym przynajmniej stopniu. Więc kiedy na przykład jemy dużo czerwonego mięsa, palimy papierosy, pijemy dużo kawy, no to może być tak, że na przykład nasze wydzieliny będą miały taki ostrzejszy smak i zapach. Co warto wiedzieć, jeśli chcemy dobrze smakować. Ale z drugiej strony znowu, co to znaczy dobrze? Bo to też będzie w zależności od tego, co kto lubi, co komu smakuje. W ogóle też jedzenie i seks, myślę, że nie bez powodu często są gdzieś tam porównywane. Bo jedno i drugie opiera się na z jednej strony apetycie, tym, na co mamy ochotę w danej chwili, ale też na tym, co w ogóle lubimy. A z drugiej strony na eksperymentowaniu, poznawaniu nowych smaków, czy to w seksie, czy to właśnie w kuchni. Więc to się mocno łączy. Jedno i drugie właśnie totalnie jest doznaniem zmysłowym. Więc jeśli chodzi o te afrodyzjaki, to właśnie można sobie myśleć, że to jest placebo, uśmiechać się pod nosem i myśleć, że no kurczę, że jeśli będę jeść coś przez całe życie, to może to na mnie wpłynie, ale w danej chwili to raczej mnie nie pobudzi. No cóż, to wszystko zależy od tego, co my z tym jedzeniem zrobimy, bo jedzeniem jak najbardziej myślę, że możemy się bawić, chociaż od dziecka nam się mówi, że nie bawmy się jedzeniem, ale właśnie w tej seksualnej, erotycznej grze jedzenie można świetnie wykorzystać. I właśnie karmić się 9,5 tygodnia. Myślę, że to jest takim sztandarowym przykładem, właśnie najlepsze to z tego filmu, z tej produkcji z lat 80., trochę takiej kiczowatej, można wyciągnąć. To właśnie to taką inspirację, żeby jedzeniem się zabawić, żeby poszukać w tym jakiegoś urozmaicenia, żeby z sypialni przenieść się do kuchni. No i też właśnie pamiętajmy, że nasz zmysł smaku jest niesamowity. Mamy w ustach ponad 10 tysięcy kubków smakowych i dzięki temu czujemy takie tony jak słodki, słony, kwaśny, gorzki, umami. No i tak, bez wątpienia te poszczególne składniki odżywcze mają wpływ na chemię naszego organizmu, ale też nie zdziałają cudów, no bo na przykład jeśli totalnie nie mamy ochoty w danym momencie na seks, to zjedzenie tony truskawek nam tego nie uruchomi. Ale z kolei w momencie, kiedy właśnie jak najbardziej ta ochota jest i chcemy przeżyć coś nowego, ciekawego, to właśnie wykorzystanie różnego rodzaju owoców, warzyw, innych produktów spożywczych może świetnie podkręcić atmosferę. No i właśnie to, co wspomniałam, że owszem, w naszych układach, kiedy uprawiamy seks z innymi osobami, spotykamy się w erotycznej sytuacji, ale też w pojedynkę. To, żeby dawać sobie tę przestrzeń na przyjemność, że fajnie dzielić się przyjemnością, ale też fajnie tylko dla siebie samej, czy dla siebie samego tę przyjemność sprawić. Że no, teraz mam znowu ten kontekst pandemiczny, gdzie restauracje akurat są zamknięte, ale w ogóle dlaczego nie iść w pojedynkę do restauracji, że naprawdę wyłączyć jakiegoś tam naszego krytyka czy krytyczkę, ten głos w głowie, który mówi, że Boże, może inne osoby nas będą oceniać, że siedzimy tu w pojedynkę, że nie mamy z kim przyjść na posiłek. Nie, rozkoszujmy się tym, co mamy na talerzu. Inne osoby też myślę, że patrzą tylko w swoje talerze, zwłaszcza jeśli jedzą coś dobrego. No i tak, że warto skupić się na tym, co na tym talerzu jest.
bo w naszym życiu myślę, że przyjemności nigdy za wiele, że warto wykorzystywać każdą okazję, żeby sobie tej przyjemności dostarczyć. No i właśnie jedzenie jest tu świetnym sposobem, które oczywiście na dłuższą metę, to nie powinno być tak, że my sobie jedzeniem regulujemy emocje, sytuacje, ale że właśnie w takiej idealnej sytuacji, no to właśnie to, że nas może pobudzić bardzo pozytywnie. I że można to jedzenie wykorzystać w tym kontekście erotycznym. I tu właśnie nie tyle googlujmy może listę tego, co za afrodyzjaki jest uznawane, ale raczej pomyślmy, co my lubimy jeść i zapytajmy tę drugą osobę, jeśli mówimy o tym kontekście partnerskim, bo właśnie jak zwykle to pytanie o upodobanie gusta jest istotne. Zapytajmy, co ta druga osoba lubi albo czego by chciała spróbować, bo właśnie też fajne jest odkrywanie nowych smaków. To jest rozwijające, rozwija nasze zmysły, niespodzianki i takie zaskoczenia. I zarówno w jedzeniu, jak i w sypialni działają odświeżająco i niezwykle pobudzająco. Więc właśnie to jedzenie jest tutaj fajną metaforą, fajnym sposobem na urozmaicenie naszego życia seksualnego. No, też wprowadza trochę takiej magii. Nie dzisiejszej może. Znaczy ja myślę, że generalnie może to i dobrze, że nie mamy takich możliwości, że podanie właśnie komuś substancji określonej powoduje u niego, że właśnie zakocha się w nas. Bo wtedy no nie wiem, czy te uczucia byłyby tak do końca szczere, czy celu święca środki. Cóż, myślę, że fajnie jest wtedy, kiedy jest konsensualnie, czyli właśnie ochota jest po obu stronach, obie strony się zgadzają, wszelkie, albo jeśli jest więcej osób, wszelkie zaangażowane strony się zgadzają. No bo tak, to właśnie wydaje mi się, że podanie jakiegoś takiego, jakiejś mikstury miłosnej to dość niekonsensualna sytuacja. Wręcz mam tu taką nieprzyjemną analogię z pigułką gwałtu. Totalnie, więc właśnie, i też umawiając się na takie sesje erotyczno-kulinarne, myślę, że warto porozmawiać z kimś. Niespodzianki są super, ale ja na przykład jestem osobą, która niespodzianek nie lubi i na przykład pierwsza randka z jedzeniem gotowania to może być krępujące. I może w zależności też od osoby znowu, ale też warto zapytać, myślę, że o te gusta, także w tym, żeby kogoś nie zaskoczyć, nie postawić jakiejś sytuacji niezręcznej, kiedy owszem, takie pierwsze na przykład randki są z jednej strony ekscytujące, ale też wiążą się z pewnym stresem. Więc może nie warto go sobie dokładać. Z innej strony, no to właśnie, zjedzenie czegoś przełamuje lody. Więc to na pewno trzeba dostosować do siebie czegoś właśnie co przyjemnego, co też stanie się od razu jakimś bodźcem do rozmowy. Trzeba zawsze rozmawiać, warto rozmawiać, i pytać o te upodobania. Mam nadzieję, że będziecie wykorzystywać jedzenie w swoim życiu bardziej świadomie, trochę w trybie slow, bo to też jak z tym seksem, znowu, że nawet nie tyle szybkim, ale takim, który po prostu, na który się godzimy, bo martwimy się, że jak go będziemy odmawiać, to coś się zepsuje w naszym związku, albo że chcemy po prostu rozładować napięcie, aczkolwiek mamy na głowie mnóstwo innych rzeczy i nie potrafimy się skupić na tym akcie, czerpać z tego przyjemności. To tak samo właśnie z jedzeniem, że jeśli chcemy faktycznie wyciągnąć z tego maksimum, po prostu poczuć fakturę, poczuć jak pod zębami nam dana rzecz po prostu chrupie, jak to wszystko pracuje, jak smakuje i jak ten smak i dostarczanie sobie tego po prostu wpływa na nas, co z nami robi, to wymaga takiej totalnej uważności. Ta uważność jest kluczem do przyjemności w bardzo wielu sytuacjach w życiu i warto sobie dawać to czas i właśnie ta
taka sesja z jedzeniem, właśnie nawet w pojedynkę, w tym kontekście samomiłosnym, może być takim pozytywnym momentem dnia, kiedy na coś czekam. Nie, że zjadam tabliczkę czekolady szybko, żeby sobie poprawić humor, bo już mam wszystkiego dość, tylko że raczej siadam i rozkoszuję się kawałeczkiem czekolady. Sprawdzam, jak pod wpływem temperatury w ustach zaczyna mi się na języku rozpływać, jak aksamitna faktura już tej roztopionej kostki czekolady spływa po gardle. No, to wtedy jest naprawdę zupełnie coś innego. I warto tego spróbować. I z tym Was zostawiam. Do usłyszenia.